Witam was wszystkich serdecznie, serdecznie w kolejnym odcinku z naszej kochanej gry Ryzen. Ryzen, którego już niedługo myślę kończymy. Gdzie musimy się dzisiaj wybrać? Tak naprawdę zostały nam wszystkie te ruiny, gdzie mamy te bramy zablokowane. Teraz muszę pomyśleć. Na pewno mamy tutaj, o właśnie, tutaj niedaleko, mamy tą... I się chyba tam przejdziemy. Myślę, że to jest chyba najlepszy pomysł. W rozmowie przejdziemy się do tego miejsca. Chodzi mi tutaj dosłownie o ten wulkan, gdzie mamy aż dwa wejścia, które są zablokowane. Zdobyliśmy ostatnio broń Tytana. Ja się cieszę, bo to aż ma 120 żytego damage'a. No to lecimy. Co mam poradzić? Co mam powiedzieć? I co potem? Co jeszcze zostało? Muszę pomyśleć, gdzie jeszcze były jakieś ruiny, które miały te wejścia zablokowane niebieskie. Siema, ogr. Dobra. Gdzie dokładnie to było jeszcze? Dosłownie zapomniałem. Te ruiny środkowe chyba. Te środkowe miały niebieską barierę, dokładnie. To mam już 4 wejścia. Pewnie tą ostatnią będę musiał pomyśleć, gdzie była. A czekajcie, co ja robię? Będę musiał stracić na lataniu. O, kim ty jesteś? So, the little fish has left the safety of his pond, eh? Brogar. Who'd you expect? The Gnome King? I knew you'd turn up here sooner or later. And now Esteban's not around to protect you. Esteban wasn't protecting me. Then let's finish this. It's payback time, little fish. Cut them down! Oj, Brogar. I skończyłeś tak, jak miałeś skończyć. Jak kupa, nie powiem czego. No ale tak, doigrał się w końcu. Ty, ale śmiesznie powiedzieć... Ale ja nawet nie sądziłem, że tędy przejdę, a on wiedział. On był pewny, on tutaj czekał na mnie. To muszę mu przyznać, że trafił na to, bo ja nie myślałem sam, że będę tędy szedł. Myślę teraz, którędy pójść. Chyba tą zostawimy na później. A dlaczego tak? Bo tamta jest prostsza do dojścia. Tak, do dojścia tam będzie prościej. Ja w ogóle mam takiego pierdzielca, przyznam, że sprawdzam sobie często gameplaye moje jakościowo do innych. No i szczerze widziałem, że nawet ten Ryzen nie wygląda tak źle do starych serii, a nawet do nowej. No ja mam po prostu po swojemu zrobione jakość i taka jakość będzie, niestety. W większości sytuacji to wygląda dobrze, ta moja jakość. Chyba, że chodzi o jakieś strasznie, strasznie odległe rzeczy, ponieważ grafika jest rozciągnięta. To muszę przyznać. Muszę rozciągać na 2K, ponieważ nie jestem sławny w żaden sposób, więc nie mam lepszego kodeka, ażeby sam go osiągnąć. No to niestety, jak wiecie, zawsze wam mówię, muszę niestety zrobić coś takiego, co robię. Dobra, zaczynamy zabawę w kolejnej... Nie wiem, kolejnym grobowcu? Nie kolejny, a kolejnym. Boją, jakby to zaraz miał strzelać, to wygląda. O kurde, witam. O kurde. Tak, dalej nie umiem walczyć w tej grze. To się nie zmienia. Tak, to się nigdy nie zmieni. Ja w tej grze nie, kompletnie nie umiem walczyć. Po prostu to, co się uda, to uklepię i to tyle. Czuję, że zmaszowane mam za dużo te wszystkie zapisywanie. No ale to jest kwestia mojego grania. Zapisywanie względem innej gry Piranii. Po prostu mi się tak zostało. Komuna z mapą.
map. Dobrze. Pokaż mi tą mapę. Joj. Czekaj, muszę wejść od wejścia. Ty poczekajcie. To wygląda jakby tutaj dalej były pokoje. Okej, jestem w głównej tej. Tu na lewo jest pokój. Chcę tam wejść bez skakania, albo zrobię coś takiego. To nie. Dobra, tu są piedestały. Tu są piedestały, żeby wejść. No dobra, czyli trzeba iść w inne miejsca. Tu też jest jakaś bestia. Teraz jak się dostać do tego miejsca? Tutaj nie ma jak nic wcisnąć. Czy jedna droga została nam tutaj na lewo? A przynajmniej na prawo. Jezu, nie. Chciałem zapisać. Gorzej jakaś pułapka będzie i mnie złapie. To jest cela? To jest pułapka. Niestety. Boże, jak ja to czułem. Ty, jak ja to czułem. Ty, jak mam tu wrócić. Ja to czułem, a wiecie dlaczego ja to czułem? Kurde, do cholery jasnej, no. Zabił mnie, no. Zabił mnie. Oni mają ten mocny hit. O, cofnęło mnie mocno. Będę pamiętał, żeby tam nie dać się wpierdzielić. I nie, nie oszukuję. Zabił mnie ziomek. Nie próbowałem zginąć. Trochę mnie straszy, że to się robi strasznie wielkie. Dobra, tam nie skaczę na dół. Jest mi to zbytnio potrzebne. Ciekawi mnie bardziej, czy mogę tędy przejść. Nie mogę. Kurde, może mam tą słość? Tylko z jednym piersiem tak nie przejdę. I tak tam muszę spaść, szczerze, tak pomyślałem. No, dzięki. I co teraz? Jezu, jakbym zginął przez to. Ja chcę w ogóle wiedzieć, gdzie my... Patrzcie, tu jest przejście. Mnie ciekawi, gdzie my jesteśmy. To jest kill off. Dobra, ja wiem, że tu mogę przejść. Cała misja jest z tym, żeby znaleźć to po piersie. Oni w ogóle dają koszmarnie wielką liczbę expa. Nie wiem, czy zauważyliście. Naprawdę 320? Kurde, jakbym chciał kiedyś tyle, żeby mi dawali. Dobra, gdzie ja w ogóle jestem? O, ale żem zobaczył to. Nie ma szału. Nie ma zwału. Ty, ja tędy nie przejdę. Teraz zobacz, wiecie co? Zauważyłem tą podłogę i stwierdziłem, ja pierdzielę. Czekajcie, zobaczymy, czy będziemy mogli po tym przejść. Coś mi się nie wydaje. Nie, nie wydaje mi się dalej. Ja pierdzielę, myślałem, że zdążę. Może na tym skillu ze speedem bym może zdążył. Dobra, czyli tędy nie przejdziemy
Tak czy tak. Dobra, to tutaj będzie trzeba poużywać lewitacji. O cholera. Ty patrzcie. Dobra, tak, chcę to powiedzieć sekundy. Teraz mnie ciekawi, czy ja mogę teraz to jakoś otworzyć. Tak, jest, otwarcie. Ja czuję, że weszłem tutaj od dupy strony, tak naprawdę, za przeproszeniem, naprawdę. I tylko musimy znaleźć to po piersie. Się muszę cofnąć. Jest to po piersie tutaj. No tylko jak się dostać do tego po piersia? Jakąś górą? Ciekawe mnie, czy przemiana w lodzika zadziała. Kurde. Z jednej strony... Moim zdaniem powinna zadziałać. Cholera jasna. Teraz weź to jak zrób jakoś. Nie wiem, czy dolecimy. Nie wiem, jak miałem to przejść tak naprawdę, ale ja wszystko robię tutaj na opak, tak czuję. Ja pierdzielnie umarły. Nie umarła bestia. Czuję, że tam nic nie będzie. No i sarkofag. Sarkofag z trupem. Rzem dostał pięknie, nie? Aha, czyli tutaj nic nie ma. Czy moja cała droga tutaj to był jeden wielki absurd. Oh my godness. Absurd. Absurd. Że pewnie będę musiał iść naokoło. Jest obsydian. Nie wiem szczerze, czy jest jakiś sens kopania go. This is what I need. This is what I need. Mnie ciekawi, co robi ten jaszczur tutaj. Dobra, ja się z nim nie będę kłócił. Niech on sobie żyje. Ja se pójdę gdzie indziej. Wiemy, gdzie jest po piersie. Nie wiemy, jak się tam dostać. Kurde, nic tu nie ma. Tam na dole wiemy, że jest wojownik, którym będziemy musieli się zmierzyć. Oj, ciociacie.
Ciężkie są te blokady czasami. O, wypijmy więcej potynek, bo nas stać. Bo nas stać. O, cholera. Bo nas stać. Gorzej będzie jak ta droga, którą teraz idę. O, patrz, to jest tutaj. Jest pewnie gdzieś O, jest wyłącznik. I teraz wyłączyliśmy pewnie tą pułapkę. Ale my pójdziemy sobie dalej. O, tutaj coś jest. O my god, jest 300 złota. Na nic nam się już nie zdaje. Nie wiem, po co są te skarby. Ty, ale myślałem, że tutaj będzie jednak potwór. Ty, z tyłu tego jest dziura. To niezła dziura. Z jednej strony mam ochotę to sprawdzić, z drugiej strony marnujemy ludzika. Dobra, ciulta. Aha, to jest... To jest przejście tam, gdzie byłem. A tak miałem... Szczerze, miałem taką myśl, że to jest to. Ale nadzieja matką głupich, jak to mówią. Nie wiem, to miejsce mi jakoś... wygląda na pułapkę. To jest ogień, dobra. To jest to miejsce. Teraz jak przejść ten ogień? Czy mogę to oblecieć? Czy ja to właśnie ograłem, czy ja tak naprawdę coś zrobiłem źle? To jest pierdzielony kolejny sarkofag. I nic mi to nie dało znowu. Więc na cholerę mi to było. Czy ja tam teraz tym sposobem, gdy to wcisnąłem, odblokowałem tamto? Czekajcie, ja sobie to zapiszę przed zejściem z tego miejsca. Ale chyba tak, bo co innego. Bo szczerze nie mam żadnego pomysłu, jak odblokować tamtą, drugą. Czekajcie, czekajcie, zobaczmy tego, czy się odblokowało. Jeżeli nie, no to tutaj mamy dziurę. Oj, gro. Czy ja tam szedłem na marne? Tak, szedłem tam na marne. Ale dobrze. Chociaż zobaczyłem to. Tyle dobrze. Opa, pa, 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 nie, 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 nie. Ty, ale żeśmy obrót zrobili. Ja pierdzielę, taki siu, siu. Dobry był. Dobry ten obrót. Zapomniałem, że teraz możemy łączyć te ciosy i robimy to z łatwością. Walka toporem plus jeden, ale ja mam na fulla. Czyli ten... Czyli ta broń, którą zdobędziemy, jest toporem, bo mamy tam plus 6 do topora. Legit, legit. No dobra, czyli mamy... Jak chciałem powiedzieć, mamy kolejną część, ale została nam jeszcze jakby taka final walka z czymkolwiek, co tam siedzi w środku. Wiem, że nie przyzywam mojego Freda, ale mi szkoda, że nie mam pieczęci. Słyszę, że coś tam jest, coś niebezpiecznego. Ciekawi mnie, czy będą miał coś specjalnie, czy to będzie to samo. Ha! Ha!
Dobra. To była ryzyk, fizyk, walka, ale tam jest chyba kapłan. O, nio, 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 kapłani są silniejsi. W teorii. Ale ściana do przekopania. Fuck you. Fuck you. No skoczył na mnie tym swoim... Oni mają ten śmieszny atak. Ja zapominam odskakiwać w lewo albo prawo. Cokolwiek bym zrobił innego, to bym wygrał. Arcykapłanie, lecz jesteś martwy. Tarcza. Dalej. I need Ursa Gore's armor. Tamta ściana się rozpier... Ej, zamknęło mnie. Zamknęło mi bramę, ale tutaj jakby co jest przejście. Ale zawsze mógłbym się stąd wyteleportować. Czyli ziomek tam siedział, kamikadze, arcykapłan zamknięty w jakimś boksie. Ktoś mi ukradnie, to tam w niego wskoczę. Tak mi się wydaje. Dobra. Idziemy teraz do tego kolejnego, co było przy lawie. Mamy już dwie części. Zobaczcie, 20 minut na jakąś jedną część. Oczywiście z dojściem. Ale spokojnie, spróbujemy też zrobić drugą. Czyli wiemy, gdzie są cztery razem, bo mamy już dwie. U Dona, u tutaj. Tu jest jeszcze jedna. Tu jest jeszcze jedna ta. I popatrzcie, wygląda jak tarcza. To wygląda jak hełm może. I teraz tak sobie myślę. Kolejna jest w tym jaskini na wschodzie. Na centrum jednej. Teraz myślę, co było w tej środkowej. Tam chyba nic nie było. Sweet, sweet, sweet. We are going to the trip. Dobra. Pak, pak, pak. Witamy. Tutaj wejdziemy sobie bez problemu. I co teraz, motherfuckers? Będziecie ze mną walczyć, czy się peniacie? Tak, ja mogę walczyć. Ale złodziej we mnie został. No, otwieranie skrzynek to jest coś, co muszę zrobić. Są tu rzeczy, które nie użyję, ale są. Dobrze, to teraz rozpoznajmy sytuację. Mamy jedną bramę zamkniętą, jedną otwartą. Mamy tu jakieś przejście. To jest ściana do rozłupania. No oczywiście. Cały czas słychać te jakieś stwory za oknami. Jeszcze ciekawe, czy mogę je zbaitować tam na te wszystkie kolce. Chociaż tutaj nie ma czego baitować. Tutaj nic nie ma. Ciekawe, co jest z tej. Tutaj nie mamy mapy już kompleksu. To jest inny kompleks. Zrozumiałe. Dobra, to tą piękną walkę skrzynki. Ta skrzynka, bo to jest jedna skrzynka. Musi być otwarta, no. That wasn't it. Damn.
Mnie ciekawi, czy w dwójce w jakiś sposób można kontynuować postacią. Czy to nie ma żadnego znaczenia? Save do save'a. Ale chyba nie. Nie będę się tym zadroczał. No dobrze. Siup. Ta droga jest zablokowana. Prawdopodobnie jest to droga do miejsca, do którego mamy dojść. To jest jakiś ursuk po prostu. A, tu jest ołtarz. Dobra, czy tu jest ta droga? To jest jakiś ursuk, ale nie wiem, jak go odpalić. Chciałbym powiedzieć, że to jest za proste. Aha, to jest za proste. No właśnie. Czyli to po piersie króla. Ty muszę teraz wykombinować, tak? Mogę coś za to postawić? Po piersie króla. Jak do niego dotrzeć na przykład? To jest tutaj, gdzieś za tą ścianą. Czy jest tu robaczek? Gdzieś wejście z robaczkiem. Jest. Czuję, że to ma duże znaczenie najpierw wejść tutaj. Jakiś szafir, miło mi. Czekaj, bo teraz jakby mam jedno. Okej, teraz jakbym to postawił, to otwiera mi się ta brama. Teraz jak to wydostać? Pytanie jest się, jak to wydostać? Gdzie to mogę wydostać w łatwy sposób teleportowania się stąd? Hehe. Ale to jest takie marnowanie czasu. Tą z łatwością mogę wydostać, to wiadomo. To mogę wydostać w ten sposób, że sobie po prostu pójdę tędy lordzikiem. Ale musimy na pewno cofnąć się do jakiegoś maga, on pewnie będzie w mieście. Żeby kupić sobie troszeczkę więcej zwojów, bo już, no, już nie mamy zwojów trochę. Nikt z tych wojowników nie miał nic podobnego do tego. Ty Syrynie, z tego nie ma wyjścia. Czekaj, a jedną rzecz chcę sprawdzić. Telekineza. Jest. Czy ja właśnie wymyśliłem? Boże, jaki ja jestem mądry. Mądrzejszego nie widzieliście ode mnie, naprawdę. Naprawdę. To było boskie. A, zdodżowałem cię w bok, mordo. Ty, ale magię mają straszną. I mamy kamień teleportacyjny do czego? Czekaj, to jest hełm, tak jak mówiłem.
Świetnie. To są jakieś schody były kiedyś. O, no dobra. Chyba wyjście jest gdzie indziej, albo ten, ale dobra. Kamień teleportacyjny dostaliśmy do tego chyba miejsca. Tak mi się wydaje. Ba, 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 ba. Czaję, czaję już bazę. Tak, to też chce się wydostać w miarę tak sensownie, żeby nie było, że ja sobie latam, wylatuję. O, cholera jasna. Miło mi, bardzo mi miło. No, to skrzynka mogła być bez zamku. Kurde. Berło tytana. Patrzcie, obuchowe 80, a nasze daje... 120. Za niedługo będziemy mogli ubrać legendarny strój naszego tytana, władcy tytanów, czy jak to tam. No, miło mi. Hello. Fuck you. Kurde, już wiem dlaczego. To było takie zbejtowane. Już wiem po co są te kolce głupie. Ty widzicie, w końcu wiemy po co te kolce były. Idealnie były ustawione tak, żeby mnie zabić. Myślałem, że się zbejtuje i spadnie tam od razu. Diamenty? Te diamenty używaliśmy kiedykolwiek? Mieliśmy kiedykolwiek diament? Chyba nie, aż tak dobrze nam nie poszło. No, to będzie super. Dobra, stąd byleby wyjść i wtedy lecimy... Wtedy kończymy po prostu. Ty, to jest to wyjście z góry. Więc tak, mamy to skończone, tak bym chciał powiedzieć. I tutaj dziękuję wam za oglądanie. Zanim jeszcze skończymy, skoczmy do tego miasta. Nie trzeba marnować czasu. Można sobie skoczyć jeszcze do miasta. Tak, ten przełęcz tu chciałem skoczyć. Żeby kupić czar od naszego maga, którego szczerze nie wiem, gdzie on będzie.
Czekaj, tutaj jest w ogóle ochrona. Odzyskałeś to, Edgarze? Don's boys are making this place lively. Don't think I've ever seen Sonia's brothel so busy. Teach me some combat skills. Nikt nie chce mnie nauczyć pieczęci magicznych, no niestety. Wejdźmy do Dona, czy tam jest teraz ten mag jego? Welcome, Captain. Good work. About time I moved out of that storeroom. Let's get this town running again and make sure the Order doesn't get a chance to return. Greetings, Captain. Super, kapitanie, super, super. Ale ja cały czas szukam mojego czarodzieja, nie Seirusa, Boże. Hey, leave our livestock alone. It's good to be back. Thank you for your help. Esteban has never looked happier. Here, take this. I'm sure you'll find a use for it. Bo nie wiem, kto tam na mnie krzyczał. Nie wiem, gdzie jest ten ziomek. Gdzie co, tepam się do zakonu, bo co innego mi zostało. Zakon ma papierusy. Został mi zakon. I tak, na pewno została środkowa. Teraz muszę sobie wyhaczyć ruiny, wiecie? Tak, ta tutaj ruina właśnie miała te przejście niebieskie, ale która jeszcze ruina to miała? Te z wzgórza wzięliśmy dwie. Zostały nam dwie. Myślę jeszcze gdzie. Ta jedna była za krótka, żeby coś tam było. Ja byłem na początku w jednej. Zaraz się dowiemy. Let's trade. Kurde. Ty masz to, ja chcę. Master, I need scrolls. Subcio, I need scrolls. Myślę jeszcze coś, czy coś brać. Dobra, to mamy chyba wszystko. Ciekawe, jakbym mógł wystawić jego rzeczy. A posprzedajmy te śmieci. Największe podjąki. Mamy tyle pieniędzy, ale a szczerze, co tam? Co tam? Potrzebuję potions. Nie, jednak nie potrzebuję. Dobra, tu kończymy. Dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia do kolejnych odcineczków i cześć.